Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Koza FC, w kolejnym odcinku z serii Koza FC, albo i w serii Koza czeka na Toty, bo to też mniej więcej do tego się sprowadza i dziś właśnie na kartę Toty czekamy, może na początku? No niestety nie, ale mam nadzieję, że uda się upolować dziś coś dobrego, mam nadzieję, że ten materiał wam się spodoba, jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapki w górę, a ja w tym momencie przechodzę do tego, od czego zaczniemy w dużej mierze dzisiejszy odcinek, ponieważ jeżeli się nie mylę, to wybiła godzina 19, w sensie nie mylę się, ale w związku z tym, że wybiła godzina 19, to mamy po raz kolejny tą paczkę z ikoną, która była dla mnie masakrycznie zła i była dla mnie tragicznie nieudana. Natomiast i tak ją zrobimy, bo chciałbym ją zrobić i zobaczyć, jak ona nam wyjdzie. Będziemy mieli do otwarcia także dziś, czy też do otworzenia, pik 85, no i mam przygotowaną masę paczek 81+, więc liczę, że uda się trafić kogoś dobrego. Natomiast były plotki o tym, co ma się dzisiaj pojawić. Miał być albo N'Golo Kanté, albo podobno gdzieś tutaj ma czekać na nas Pierre-Emerick Aubameyang. Natomiast z tego, co widzę, to ich nie widzę. Szkoda, bo przyznam szczerze, Aubameyang jest zawodnikiem, którego chętnie bym do tej drużyny dołożył. Znaczy, powiem tak, dołożyłbym go głównie z fifowego sentymentu, bo to jest karta, która z Ultimate Team no, kojarzy się niesamowicie mocno. Natomiast no, jako kibic Arsenalu ciężko, żebym miał jakieś ciepłe uczucia z nim związane, tak szczerze. Ale myślę, że Auba się nie obrazi, bo przecież it's nothing personal, prawda? Więc wydaje mi się, że na spokojnie jest w stanie to legenda Chelsea przyjąć. Dobra, słuchajcie, robimy to SBC, musiałem pójść po telefon, bo no, trzeba było zrobić zdjęcie duplikatu. Widziałem fantastycznego tweeta z tym, że podczas Toty tak wygląda moja galeria i właśnie jakiś ziomal wstawił swoje... swoją galerię, gdzie są po prostu tylko i wyłącznie foty duplikatów. No ale my też to zrobimy sobie właśnie w ten sposób, że z tego zdjęcia wezmę zawodników, których już posiadam i dorzucę ich sobie tutaj. Bruno Fernandes, jego tutaj zaraz będziemy wrzucali. Tu już mamy też Endler i wrzucę tutaj sobie. Czy ja tego Bruno dałem? Nie dałem, no to daję Bruno. Wrzucę sobie tutaj jakiegoś informa, to nie musi być najwyżej oceniony inform, niech będzie Olivier Giroud, aczkolwiek smutne czasy, skończyła się era trafiania Oliviera Giroud, ponieważ zmieniła się nam drużyna tygodnia, ale dla mnie to też dobrze o tyle, że jeżeli byśmy dzisiaj natrafiali jakieś Team of the Week, to tyle super, że będę miał je na kolejny odcinek. To co istotne, jutro nie zobaczymy się na pewno w fucie, może nagram odcineczek Kozajasiego, zobaczymy jak tam będziemy się razem bawili w tej serii, a dlatego się nie zobaczymy, że po prostu koło 19 raczej nie będę mógł nagrać materiału, chyba że będę mógł, no to wtedy pojawi się odcinek, jak nie będę mógł, no to się nie pojawi, ale na pewno w piątek widzimy się o 19 i ciśniemy mocno wtedy, kiedy cała drużyna roku będzie w paczkach, wtedy, kiedy w paczkach będą dostępne też karty nominowanych, więc będzie się naprawdę działo. Ja chcę tylko sprawdzić sobie, wrócić do tej drużyny. Antua Kroos na przykład, gdzie on jest? Krosik. Nam na pewno Odegaarda, bo Odegaarda trafiamy co chwila. Riyad i... Tony? Dobra, nie widzę Kroosa, ale damy N'Golo Kanté. Gdzieś miał być też flashback Kanté, nie ma go. Ciekawe to jest dla mnie. Ale po co ja te karty chcę tu podmieniać, jeżeli ja mam już tu... Nie wiem czemu ja czekałem tu na wyższą ocenę. No to mamy wyższą ocenę, jest dobrze. No to zadowolmy się tym. Wrzucamy sobie te karty. Więc pierwszy element rozbudowy jest gotowy. No a wracając do tego, co chciałem powiedzieć jeszcze, to... Właśnie na pełną drużynę Toty chcę zrobić taki full send tych paczek 10x83 chociażby i dlatego mam dużo tych informów, które sobie wykorzystamy i liczę na to, że coś ciekawego poleci, no byłoby to bardzo miłe. Dobra, tu wrzucamy Toniego Kroosa i tu rzucam 85, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Berardi, Laporte gdzieś tu powinien być, jest Laporte, Szczęsnego też powinienem wrzucić, mam nadzieję, że go gdzieś tam mam. Tu jeszcze Calhanoglu, ale tu wydaje się, że gdzieś go musiałem zgubić wśród tych innych kart. Gdzie on jest? Calhanoglu, proszę bardzo. Okej, i co, brakuje nam Wojtka Szczęsnego, nie wrzuciłem.
Wrzućmy sobie jeszcze tutaj tą kartę. Nie pamiętam, jaka to jest w ogóle ocena tego składu, więc teraz damy sobie to i zaraz będę patrzył ewentualnie, czy kogoś wyżej ocenionego tutaj nie dodać, więc Gulaszci zapraszam. Pani Neville też zapraszam. O, świetnie, brakuje jednej karty, 86. No to 86 raczej tu nie będziemy mieli z tym zestawem kart, więc dorzućmy sobie tu Alabę. Ale Alaba też akurat tutaj nic nie zmieni pod względem tego overalla. Dobra. Nie, Miozła Kimiś, bo liczę na to, że trafimy dzisiaj też kogoś wyżej ocenionego. Więc Kimiś. Wskoczył mi za Wojtka Szczęsnego. Jestem najgorszym, ale to najgorszym układaczem SBC. W sensie. Jeżeli ktoś się denerwuje na mnie w tym momencie, to ja na siebie też się denerwuję. Gdzie jest mój Wojtek Szczęsny? Dziękuję. Czy to sprawi, że mamy teraz dobrze oceniony skład? Mam taką 84? Na pewno mam, bo zawsze wrzucam. Dobra, ja to zrobię bez was, bo mi was szkoda. Zatem, mamy to zrobione. No i teraz możemy już przejść do paczek. Żadnego duplikatu być nie powinno. Nie ma. Pięknie. Super. No i oczywiście ten pik z ikoną będzie otwierany. Ale najpierw zobaczmy to, co przygotowałem. No, na toty oczywiście, mam nadzieję, ale czy liczę, że to, znaczy liczyć to liczę, ale czy uważam, że to się uda? Tak średnio bym powiedział. Mam nadzieję, że trafimy tutaj jak najwięcej dobrych kart, które pozwolą nam może trafić toty. I taką myślą będę się tutaj żywił, tej myśli będę się tu trzymał. Dobra, zobaczmy, tą paczkę, tu mamy 81+. Nie ma niestety białego tła, nie ma więc ikony, nie ma tła niebieskiego, nie ma karty toty, nie ma więc o czym mówić, tak sobie to powiedzmy. Mamy dwóch rzadkich piłkarzy 81+, tu trafienie karty Team of the Year, to byłoby coś absurdalnego, no ale niestety na razie się to jednak nie dzieje, chociaż trafiamy dwie karty, które nie są duplikatami. Jest to zawsze coś spoko. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tą ikonę, to przyznam szczerze, mamy informa. Przyznam szczerze, jeśli chodzi o tę ikonę, nie wiem, czy tam można trafić Thierry Gauriego, bo ja nie pamiętam, czy on był jako SBC, czy on był jako jako karta do trafienia. Jeżeli był jako karta do trafienia, to jest mój cel. Jeśli nie on, to oczywiście jakiś Dino byłoby doskonale. Mam nadzieję, że wreszcie coś trafić się uda, bo naprawdę to, jak ta gra nam nie oddaje od bardzo długiego czasu, no to już jest aż przykre. Kolejna paczka to niestety nic ciekawego, bo tu mamy tylko przyszłą kartę toty w postaci pop. Więc foder jak najmilej widziany, natomiast wolałbym ją zobaczyć w wersji Team of the Year. Fajnie by było tę jedną kartę trafić, wrócić do tej tradycji trafiania kart toty, bo przez lata troszkę tego udało się nazbierać. I to tak nie, że w jednej fifie, tylko byłem w stanie przez parę dobrych lat trafiać naprawdę przyzwoite karty Team of the Year. No, raz udało się trafić Messiego, co było w ogóle niesamowite, a teraz trzeba czekać. Modric, jego wersję toty trafiłem, natomiast to nie jest Modric, tylko oczywiście to był Kovacic. Zobaczmy, kolejna paczka, no to lecimy dalej. No pewnie Aleix Putellas, boom. Nie, jest to Jaga Spas, trafiamy duplikat Castelsa, sorry, ale nie będziemy się dla niego tutaj wracali. No, ale zrobimy jeszcze na pewno rzeczy, które tych kart od nas wymagają, bo zrobimy sobie paczkę 84 plus, tego pika 85+, to jest coś, co na pewno będzie musiało być zrobione. Tak jak powiedziałem, mamy paczkę zrobioną 5 razy 84, 10 razy 83, no więc tych szans sporo staramy sobie dać, mówiąc o tym oczywiście, co do pozyskania z SBC, nie ze sklepu, bo dziś będę twardy, dziś. Dobra, zobaczymy, co się wydarzy dziś, bo tak mówię, że będę twardy, a wiemy jak jest. Tymczasem ta paczka daje nam Oyarzabala i Provodela. No a ja czekam na to, żebyśmy zobaczyli jednak kogoś troszkę lepszego, bo też te plusy, no dały nam pop, ale poza tym to będzie nasz drugi walkout. Nie wiem czemu, myślałem przez sekundę, że to może być Virgil van Dijk, choć oczywistym jest faktem, że to nie mógłby być Virgil van Dijk, no bo wszyscy wiemy czemu, ale to jest akurat bardzo przyzwoite trafienie, bo tego pana wraz z innymi kartami 86 lub trochę wyżej ocenionymi możemy sobie tutaj wrzucić. Jako że zakładam znowu przejście ostre przez Premier League, to wydaje mi się, że mogę spokojnie nawet trzy dużo wyżej ocenione karty premierligowe wrzucić. Czemu nie?
Chociaż mogę wrzucić trochę niżej ocenione tak naprawdę. Też czemu nie? Bo aż takiego overkilla to my tutaj nie musimy robić, bo to bez sensu troszeczkę. Więc dajmy sobie tu panią Rod. Szukam teraz ciebie, Matajs, więc dajemy ciebie. Dobra, ty już tu pójdź. No i tu wydaje się, że możemy spokojnie iść sobie z tymi 85. Oczywiście dajmy sobie ciebie tu, dajmy sobie ciebie tu. Dajmy, no, zapraszam. Jezus Maria, czy możemy chociaż menu poprosić o to, żeby trwało szybko? Znaczy działało szybko, czy niezbyt? Wydaje się, że czegoś tu mi zabraknie. No właśnie, ale spokojnie, to sobie tu dorzucimy chociażby tego mojego skipera, czyli oczywiście Martina Edegarda. Więc zapraszam, Martin, wskakuj, nie wiem, Lautaro może być, chociaż tak naprawdę powinienem zrobić to tak. I już idąc tym kluczem Premier League, to może nie do końca Premier League męskiej, ale żeńskiej, powinienem pozbyć się pani Mid, bo ona uwielbia wypadać mi w paczkach. No i ona sprawia, że możemy to zrobić w ten sposób. Więc duplikat uratowany, paczka zrobiona. No to teraz czas otworzyć ikonę. Mieć nadzieję, że poleci coś dobrego. A dla mnie najważniejsze przede wszystkim jest to, żeby poleciała wreszcie jakaś ikona może inna niż, kurczę, ciągle te, które lecą nam zwykłe, bo tak to wyglądało do tej pory, chociaż nie, no przepraszam, mieliśmy jedną niesamowitą zimową. Dobra, zaczynamy od lewej strony, zobaczmy, czy to będzie karta zwykła. Tak jest, to jest karta zwykła. Zobaczmy sobie kartę po środku. Jaki to będzie rodzaj ikony? To jest ikona zimowa, okej. No i ostatnia, czy zobaczymy tutaj wreszcie wersję Thunder? Nie, mamy dwie zielone ikony. Zobaczmy w takim razie tego zawodnika po prawo. Co to będzie za narodowość? Okej. Tam był Dennis Bergkamp. Ja już nie pamiętam do końca tych wszystkich ikon. Przyznam szczerze, ich wychodziło tyle, że ja się gubię, kto miał jaką wersję, ale to jest niezły start. No to jest karta totalnie bez sensu dla nas, więc jej możemy się pozbyć. W sensie statystyki Sancheza nie są takie złe. Trochę sobie sam zasłaniam, ale one nie są aż tak złe. No i zobaczmy tę naszą ikonę zwykłą. Czy tu może będzie, wiecie, zaraz reprezentacja Brazylii. To może być zwykły Ronaldinho chyba, nie? No nie, dobra. Anglia, z Anglii nie ma nikogo, kogo bym chciał, więc zobaczmy tę lewą stronę. Scholesy, fantastycznie. No to czas na prawą. Kto to będzie? Czy to jest 91? A to jest Ruud van Nistelrooy. Co prawda on jest na bramce. Ja na bramce mam Poupa. Ja nie mam pojęcia, jak sobie radzi między słupkami ten Ruud van Nistelrooy, tak zielonego. Sprawdźmy sobie ceny i jak to wygląda. Bo żadna z tych kart mnie za bardzo nie interesuje. No może ten Sanchez, ale on ma LP, LS. Dobra, no to mógłbym go dać tu. Teoretycznie nie jest to ogromnym problemem. A też wyjaśniło się, bo ja byłem przekonany, że ten Aubameyang, bo tak mi się obiło uszy, że ma być SBC Aubameyanga, więc byłem przekonany, że chodzi tutaj o SBC Aubameyanga w wersji... flashback, a to jest SBC Aubameyanga w wersji... wersji po prostu mod Maligę. Nie wiem, czy to mnie interesuje do końca. Zaraz będziemy mogli sobie sprawdzić. Natomiast szybki price check naszych zawodników. Zobaczmy w takim razie. Ruda van Nistelrooy 74 tysiące. Wow, cóż za nieprawdopodobny traf. No ale ten Sanchez, jak on tu wygląda? Tak jest, Sanchez 415 tysięcy kosztuje ziomal. W sumie on ma 4x4. Może na tą stronę zamiast Berardiego na razie. Na razie go biorę. Nie wiem, czy będzie u mnie grał. Natomiast no, z tych trzech, no to jest najlepszy wybór. Przynajmniej tak mi się wydaje najciekawszy. Średnio mnie interesuje ta karta, no bo to jest taki, no nudny traf, umówmy się. Natomiast na pewno najlepszy od stanowczo dawna, więc to mnie powinno cieszyć. Dokładamy go w takim razie tutaj do klubu. No i będzie można się zastanowić, co z nim zrobić.
No jest to jakiś pomysł. Tymczasem kolejna paczka to będzie albo Gulaszczyk, albo Orban, albo Szoboszlai, ale już widzimy, że mamy tu do czynienia z Orbanem. Nody Madueke, szybki quick sell. A Pierre-Emerick Aubameyang, ja go sobie tu odpalę na bocznym ekranie, lecąc przez te paczki. 4 na 5, quick step. Finesse, chip shot, rapid, flare, trivela. Powiem szczerze, zastanawiam się nad nim, tylko boję się, czy nim się będzie dało obracać, bo no Aubameyang miał bardzo często te takie problemy ze sztywnością, powiedziałbym. Balans 76 nie robi jakiegoś potwornego, niepozytywnego wrażenia, ale skurczę takiego Aubameyanga. Tylko problem jest taki, on ma pozycję STCF, czyli u mnie niestety nie jestem w stanie nic z tym chłopakiem zrobić realnie, bo jak o tym myślę, no to w moim składzie nie będzie dla niego po prostu miejsca, bo jest Gabriel Martinelli, który ma pozycje tylko skrzydłowe, co sprawia, że tylko i wyłącznie właśnie tego typu formacje mnie interesują, a Eusebio nie jestem w stanie nigdzie na boki przerzucić. Jeszcze sobie to potwierdzę, natomiast wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości. Trochę szkoda, bo szczerze powiedziawszy, chętnie bym z sentymentu takiego Aubameyanga do drużyny wrzucił, no ale jak zobaczymy sobie klub, mamy tutaj, to zawsze muszę iść w formację z bocznymi pomocnikami, no, bo nie ma innej opcji. No więc tego Sancheza tu będę mógł sobie wrzucić ewentualnie. Na razie patrzyłem, jak ten Berardi tu będzie pasował. Jeszcze zobaczę, jak to chodzi, czy to gra, czy to nie gra. A na razie można zrobić to w ten sposób. Dodać sobie tutaj tego Sancheza i wtedy wrócić możesz sobie tutaj ty. No i wtedy wrócić musisz sobie tutaj ty. I to też jakoś tam wygląda i to też ma jakiś tam sens. Okej, tak to sobie zostawimy. Tymczasem sprawdzam to wszystko po drodze do wyzwań budowania składu, żeby zrobić sobie to, co mnie tu interesuje, czyli kartę 85 do wyboru. Lecimy z kolejnym pikiem. Damy sobie oczywiście tutaj tę panią, którą trafiliśmy, czyli tę 85, no bo to jest na pewno lepsze SBC, żeby ją wrzucić niż te SBC z niż te SBC, które mamy z wymianą kart bezpośrednią, bo to się w żaden sposób nie opłaci nam, więc wrzućmy sobie tutaj parę tego. No możemy przejść przez 85, najlepiej z Premier League. Wydaje mi się, że pozbywanie się tych ocen z Premier League na dłuższą metę jest najsensowniejsze, no bo jeżeli będę robił jakieś ligowe rozbudowy, a będę, to raczej uderzę właśnie w ligę angielską, bo tych kart TOTY jest siłą rzeczy najwięcej, więc żeby ograniczyć sobie ryzyko zduplikowania się tych kart, to po prostu zrobimy to w ten sposób i tyle. A ja tu w ogóle, Jezus Maria, jak ja jestem głupi czasami. Ja byłem przekonany, że to jest SBC 85. Co dobrze, że ja nie robię tych SBC, bo to była totalnie nieopłacalna impreza. No to tutaj damy 80 trójek dużo, no bo przecież ja nie będę dawał tych walkoutów tu, no bez przesady. To już sobie tego Aubameyanga lepiej żebym zrobił, niż żebym tych gości i gościowy tu wrzucał, nie? Więc dajmy sobie trochę tego. I teraz tak, no zapraszam. I tu zapraszam, przecież nie będziemy takich rzeczy robili. No jak na oko wygląda to okej, więc zgłaszamy ten skład. No i G, no i mamy to. Pik 85, czy będzie tu wreszcie karta TOTY, no albo ikona, może być też ikona. Zobaczmy, bum, bum, bum. No niestety nie ma. Weźmy sobie tu N'Golo Kanté. Niech będzie. Co mogę powiedzieć? Nikogo niestety nie mam tutaj wymiennego, kogo mógłbym wymienić, więc N'Golo Kanté też muszę gdzieś wrzucić. Ale z nim pójdę tutaj szybko do tego SBC, żeby już nie tracić czasu na poszukiwanie czegoś, bo niczego takiego ciekawego nie ma. Tak jak mówię, to nie jest najbardziej opłacalna forma, absolutnie nie. Natomiast lepsze to niż teraz rozpoczynanie jakiegoś SBC, bo bardzo chcę je zacząć i ten bez sensu by to było. Zatem N'Golo dodany tutaj. No i my możemy lecieć do tych paczek, żeby wreszcie je skończyć, bo mam wrażenie, że w nieskończoność mam tam napisane 13. Więc szybko przedostajemy się tutaj przez to i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy gdzieś czyha na nas może karta TOTY, albo i nie czyha na nas karta TOTY.
To może być Jan Oblak i to jest Jan Oblak. Czy to jest duplikat? Tak dla odmiany, jest to duplikat. Powiem szczerze, te paczki teraz zaczęły oddawać bardzo dobrze. Problem tylko taki, że oddają w kierunku, który mnie średnio interesuje, bo zdecydowanie chętniej zobaczyłbym tutaj na przykład Alisona. W ogóle bym nie narzekał. Niciut, gdyby tutaj pojawił się Alisonik. Gdyby tu pojawiła się wreszcie karta Team of the Year. No dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało przy okazji tych kolejnych paczek. Oblak szybko do klubu. Fajnie by było jeszcze, gdyby te karty sobie automatycznie znikały, skoro dodajemy do tego SBC. Gdyby to tak działało, byłoby pięknie. Tu niestety pięknie nie jest. Chociaż to może być Thibaut Courtois. Nie, to jest Kassels. Dobra, z tobą się już nie cofam, byku. Nie ma takich potrzeb i możliwości i szans. No i patrzymy na kolejne paczki. Niebiesko, dajcie mi niebiesko. Niebiesko nie ma. No to lecimy dalej. Fredży. No nie widziałem tego zawodnika w swojej paczce w ogóle. Dobry piłkarz. Teraz już nie grający w Premier League. Powiedział, co wiedział. Lecimy dalej do Holandii. Środkowy obrońca. Nie mówcie mi. Dobra, się cieszę szczerze, że to jest Botman. Jakby to był kolejny Matthijs de Ligt, no to nie wiem, czy byłbym zachwycony z tego powodu, że trzeba kolejną kartę znowu przerzucać. Niemcy, prawy pomocnik, czyli jesteśmy tutaj przy Serge Gnabry. Tak jest, no ale 84 w tym momencie to już jest quick sell. Czekamy teraz albo na większe duplikaty, albo wreszcie na coś, co duplikatem nie jest, a jest, no nie wiem, dobrą kartą, taki Lothar Matthäus. Nie obraziłbym się zupełnie za trafienie takiej ikony. Naprawdę byłoby całkiem spoko. Tymczasem patrzymy na kolejną paczkę. Ona nie daje nam nikogo ciekawego, chociaż to oczywiście może być Barella na przykład. I to jest Barella. I to jest znowu dobra paczka, no bo 8684 w paczce 81+. To ja absolutnie jakby na to nie narzekam. No tylko wiecie, podczas TOTY otwiera się paczki z jednym konkretnym celem i tym celem nie jest trafienie takich kart jak te. Tym celem nie jest trafienie nawet walkoutów z tego typu paczek. Wszyscy chcą zobaczyć jedno. Może w tej paczce 84+, nam się to uda. Nie, jest to prawy obrońca. Tak jest, łączony z Bayernem Monachium i była to paczka wyjątkowo... wyjątkowo słaba, umówmy się, ponieważ same 84 w paczce 5 razy 84+, to nie jest to, co chcę widzieć, ale może paczka 10 razy 83 nie daje nam nawet informa, daje nam napastnika z Argentyny. I to jest Lautaro, którego na szczęście sobie chyba wymieniłem, nie wymieniłem. To znowu nie jest zła paczka, no tylko tu znowu toniemy w morzu duplikatów. Na szczęście szybko się ich pozbywamy i możemy lecieć dalej z tymi paczkami. No tutaj już nikogo nie byłem w stanie wydostać, bo nie chcę tych informów teraz się pozbywać. Chociaż nie wiem, jaki system już jest najlepszy. Najlepszy by było trafić kartę TOTY. Trafiamy prawego obrońcę, prawdopodobnie Di Lorenzo. Nie, Calabri, Lorenzo Insigne. Czy pamiętacie jeszcze Lorenzo Insigne? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Tymczasem paczka już ta duplikatowa daje nam Polak, napastnika, w zasadzie polską napastnika. Nie! Proszę bardzo, Robert Lewandowski. Niegdyś karta TOTY, teraz nadal dobry foder 90+, znaczy oceniony na 90, więc bardzo spoko. Zobaczmy sobie kolejną tego typu paczkę, czy będzie tutaj równie wysoka ocena. Jest tu bramkarz z Francji i będzie tu Mike Menu i to jest duplikat? Tak mi się wydaje. I mam rację. Zatem Big Mike już wymieniony, a my mamy kolejną paczkę. Czy to będzie kolejny duplikat, który muszę gdzieś wymienić? Nie, bo to jest En-Nesyri, więc 84 sprawia, że tutaj na pewno nie będziemy mieli dobrej zawartości. 82 w ogóle. W jakim czasie ja żyję, że to jest 84? Dobrze. Wywalamy tych zawodników i mamy paczkę z 19, z 27 kartami i lecimy dalej. Co ciekawe, chyba nie trafiliśmy... Nie, trafiliśmy, James. Jedyną kartę inform w dzisiejszym odcinku z tej nowej drużyny. Szkoda, że nie siadło więcej, ale może teraz trafimy kartę TOTY. Kto wie, na pewno nie. Słowacki środkowy pomocnik, czyli Lobotka, ląduje u nas w klubie razem z wieloma innymi kartami. Tutaj żadnego wymiennego duplikatu, więc to wszystko quickselujemy. No, ten klub mocno przemielimy za niedługo w kolejnych wymianach, a na razie zobaczmy, co przemielić możemy. Ej, nie dali paczki za 30 monet? Gro. A tu jest, dobrze, bo już myślałem, że jej nie ma.
Tymczasem my trafiamy tutaj Polaka, bramkarza. Czy to będzie on? Tak jest, trafiamy Roberta Lewandowskiego, Wojciecha Szczęsnego, piękny zestaw. W dodatku jeszcze inform. Dobra, no to zrobimy sobie paczkę tą... Mamy lewego, ten zróbmy tą pakę z plusem którąś. I przez przypadek chciałem Szczęsnego wrzucić do tej paczki duplikatowej, w sensie wymianowej. Wrzuciłem go do paczki, gdzie overall było 82. No dobrze, mam nadzieję, że za ten błąd zapłacimy po prostu kartą Toty. Może tak być, że trzeba po prostu dać trochę więcej z siebie, żeby taką kartę Toty utrzymać. Zobaczmy, czy tak będzie w tym wypadku. Nie będzie tak, ale może Kylian Mbappé. Nie. Antoine Griezmann, nie wiem czy go mam, zaraz się dowiemy. Nie mam, bardzo dobrze, bo przynajmniej nie musimy się tutaj męczyć. Trafiamy Acuña, Thiago, sorry panowie. Bardzo mi miło, że tutaj byliście w tej paczce, ale przykro mi. Ja chcę otworzyć więcej, ja chcę otworzyć jeszcze to, co mamy sobie przygotowane, znaczy co czeka na nas ewentualnie tu, bo mamy limity globalne. I czy jest limit globalny na moją ulubioną paczkę? To jest duża paczka z doła do... Ona jest wymienna. 40 zł, tylko ona nie ma plusa nigdzie. I tego się boję, ale gdzieś jest paczka, gdzie jest podobno bardzo duża szansa na piłkarza roku. Czy to jest któraś z tych paczek? Tu mamy 4%, okej. Okay. Tu mamy 1%, tu mamy 0%. Paczki promocyjne. Zobaczmy, jak będzie wyglądało to tutaj. Mamy procent 9. 5. No dobra, to otworzymy tą. I to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Zatem zobaczmy, te paczki są te za, w ogóle za 100, za 100 pointsów. 500, 1000. Oj, nie ma tej za 100, a specjalnie wziąłem, żeby był ten. No dobra, no to otwieramy tylko i wyłącznie tę. 9% na szans na kartę Toty. 9%. W życiu takiej szansy nie miałem. Czy będzie tu wreszcie karta Team of the Year? Jest tu karta ikony. No, jest marka André Ter Stegen i raz, znaczy karta Hero, nie ikona. To chociaż niech to będzie ten, Yaya Touré. To nie jest Yaya Touré, ja go poznaję. Jezus Maria. To, jak mi szczęście nie sprzyja w tym roku, to jest hit. Grifo jeszcze. Stop. Panowie, zapraszam. Na górę, wszyscy na górę. Ile tu jest kart? Wszyscy na górę. Okej, okay. To co się da do klubu, bierzemy do klubu. Zostają z nami te duplikaty, które oczywiście także sobie gdzieś tu wymienimy w kolejnych SBC, ale wy tak serio? Wow, Mia Hamm, bierzemy ją, bo to jest podobno karta lepsza niż najlepsza. Więc sprawdzimy sobie. Na 20 spotkań. Okej, mamy już z nią ligę weekendową. Zaraz zobaczymy, czy będziemy mieli z nią eliminację do ligi weekendowej może jeszcze, zobaczmy. No nie, tu już nie będzie, bo to są po prostu ten. To weźmy sobie tę kartę, bo z ławki może być spoko. I ostatnia karta, Team of the Year. Nie. Tu tak poproszę. Więc tak to robimy. Kurczę. No przykro mi trochę, Liczyłem, a coś czułem dzisiaj, że może coś trafi. No nic, zobaczymy się na całą drużynę i wtedy liczę, że naprawdę odda solidnie.